kobiety prowadzić, to naprawdę to jest horror. Witamy wszystkich. W kolejnym odcinku Zastaliśmy Kibiców. Tym razem już powoli zaczynam się gubić, ale z tego co pamiętam, to już jest 6. odcinek. W tym momencie po raz kolejny spotykamy się niestety po troszkę dłuższej przerwie, ale myślę, że warto było poczekać. Tym bardziej, że możemy sobie dzisiaj porozmawiać na temat również ostatniego spotkania, w którym Zastal zapewnił sobie utrzymanie. A dzisiaj naszym gościem jest pani Wanda Litecka, była koszykarka, która z pewnością nam opowie również o czasach, kiedy grała, ale także o czasach, kiedy już nie grała, a które w tym momencie ciężko nam przywołać z racji tego, że ich po prostu nie znamy. Więc myślę, że dzisiaj dowiemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Dzień dobry, pani Wando. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę powiedzieć w pierwszej kolejności może właśnie, jak to się stało, że pani trafiła do koszykówki, gdzie pani zaczynała, kiedy pani grała? To znaczy tak, sport to ja wyssałam z mlekiem mamy i taty, dlatego że zdradziłam tradycje rodzinne, bo rodzice byli siatkarzami. Tata był nawet kadrowiczem Polski, mama była siatkarką. Grał w Stilonie, grał w Gwardii, mama grała w Gwardii. No i posłali mnie na pierwszy obóz chyba w 4. klasie i myśleli, że ja będę też siatkarka. Ale kurczę, ta siatkówka taka mi się wydawała trochę nudna, nie? Dla mnie, chociaż ja byłam bardzo spokojnym dzieckiem. Ale wciągnęłam je w szkole podstawowej, bo zawsze byłam wysoka. Zawsze, może nie tak rosłam bardzo, bardzo szybko, ale na swój wiek zawsze byłam wyższa od rówieśników. No więc wydawało się, że ze mnie będzie koszykarka. No, uważam, że byłam przeciętną koszykarką, dlatego że ja, jak to tata przyszedł na mecz i mówi do mnie tak: Wanda, ty przepraszasz, że wchodzisz pod kosz. A ja po prostu byłam krótkowidzem od 5. klasy, od 8. klasy i się bałam, że ja źle widzę ten kosz. Dziewczyny jak wybiegały ze mną na środek, ja skakałam, bo miałam bardzo wysoki wyskok dosiężny. Skok dosiężny miałam prawie 70 cm, na kobietę to było dużo. To zawsze mówiły nie, że trójkę, dziewiątkę czy ósemkę, tylko wiesz, ta w kitce czy ten, bo ja po prostu, te cyfry mi się zlewały wszystkie. Także nie, ale koszykówka mnie bawiła i podobnie bawiła mojego syna, który też właśnie był ciągnięty do siatkówki jako talent leworęczny i w ogóle z wyskokiem. Też został koszykarzem, no ale kontuzja spowodowała, że się wycofał. Także ja trafiłam w sumie do tej koszykówki już w podstawówce, a w pierwszej klasie szkoły średniej wciągnięto mnie, że tak powiem, zaagitowano, żebym zagrała w Lubuszance. To w ten czas była jedyna żeńska jeszcze ekipa w Zielonej Górze. Dopiero po nas, jak ja już grałam, powstał Juwenia, która później się nazywała AZSM, no i zaczęła nas przeganiać Szprotawia, czyli pan Aleksandrowicz w Szprotawie. No i tak trenowałam przez tą całą szkołę średnią, aż w 1974 roku znalazł mnie ten, co chciał, żebym była jego żoną. I niestety przed ślubem powiedział: nie, nie, albo ja, albo koszykówka. Ale to nie była zazdrość, to po prostu się denerwował ewentualnymi kontuzjami i no, konsekwencjami. No do tej pory właśnie je odczuwam. Jak mijam moich kolegów koszykarzy na ulicy, to wszyscy podobnie idziemy. Także zgarbieni, kulejemy i tak dalej. To była inna koszykówka, to po prostu nie było żadnych gabinetów odnowy. Tam na przykład w Zastalu Mirek Rutkowski przez 30 czy 30 parę lat był jedynym rehabilitantem, magistrem rehabilitacji. On to super robił, super, no ale gdyby był wspomagany tak jak dzisiaj tymi wszystkimi sprawami, to byłyby efekty lepsze, no a tak to teraz kulejemy. No i tak właśnie zaczęłam grę w tej Lubuszance. Później nawet zostałam powołana, jedyna z Lubuszanki, do kadry województwa do Warszawy. Wyjechałyśmy właśnie z AZS-em pod wodzą pana Aleksandrowicza, który był, jak wiecie państwo, trenerem też między innymi Zastalu. No ja trochę przeszłam tej historii, bo jak ja przyszłam do Lubuszanki w 1967 roku, to przede mną przestała już grać na przykład pani Batorowa Danuta, taka sława. Przede mną grała pani Grzegorzewska, która później była prezydentem miasta Zielonej Góry. Przede mną były dziewczyny ze Zrywu, bo Zryw właśnie miał już tą taką ekipę, tylko ten Zryw nie był tak wysoko jak później Lubuszanka. A Lubuszanka to się zawiązała w sumie, to byli dawni Zieloni. W 1946 roku to wszystko się zawiązało, koszykówkę zawiązał pan Julian Nalepa. No i później z fuzji z Włókniarzem powstała właśnie Lubuszanka z tych Zielonych.
No i właśnie byliśmy pod patronatem polskiej wełny. Polska wełna była tym sponsorem, który teraz no, wszędzie potrzebny jest do zespołów, bez tego nie egzystują. My byłyśmy bardzo dumne, że miałyśmy 40 zł diety na wyjazdach. Starczyło to na obiad, taki w przydrożnym jakimś barze. Trener często ze swoich kieszeni nam dało te 40 zł, ale miałyśmy autobus, miałyśmy wczasy, to znaczy to był obóz kondycyjny, stroje dumne, wybiegałyśmy w trampkach z czerwonym kółeczkiem i nam się wydawało, że Boże, jakie my jesteśmy eleganckie w tych trampkach. No i stroje jednakowe. No numerki były fatalne, bo na całe plecy były ceraty takie wycięte, więc ja akurat się nie pociłam, ale dziewczyny były całe mokre. Także to była fajna przygoda, bo dużo zwiedziłam kraju naszego, Polski, bo trochę jeździłyśmy Łódź, Pabianice, Warszawa. Obserwowałam koszykarzy, którzy byli lepsi od nas, wiadomo, i obserwowałam te dwa silne kluby, czyli Śląsk Wrocław i Lech Poznań, który w tamtych latach, bo mówię, trenowałam od 67 roku, także przeszłam te etapy naszego Zestalu tak samo. No i po prostu te zespoły takie wiodące, wiadomo, ściągały najlepszych zawodników, bo to byli żołnierze, którzy byli poborowymi. No i w ten czas mieli służbę w tych klubach wojskowych, tak jak teraz jest Śląsk Wrocław, prawda? To jest klub sportowy. No, a my byłyśmy po prostu w lidze tylko międzywojewódzkiej, no i krótko po mnie Lubuszanka się rozsypała. Bo jak ja zaczęłam trenować, to właśnie z tych zielonych powstała Lubuszanka i w tej Lubuszance przede wszystkim prym wiedli piłkarze, siatkarki i my, ale my byliśmy najwyżej, koszykarki, a siatkarze, a już nie mówiąc o tych, co kopali, to już w ogóle byli najniżej. No, ale wszystkie pieniądze zawsze na pokład, czyli na piłkę nożną były. Także były bardzo fajne sprawy, bardzo fajne przyjaźnie się zawiązały. Do tej pory spotykamy się z dziewczynami, w cudzysłowie, bo wszystkie z nas już są babciami, niektóre prababciami. No nie ukrywam, skończyłam świeżo 70 lat, także no szmat czasu, 50 lat temu grałam ostatni mecz. To tyle tak ogólnie o tej siatkówce, koszykówce i wszystkim naraz w Zielonej Górze. No tata napisał fajną książkę nad i pod chyba siatką i tam właśnie opisuje ten cały sport w Zielonej Górze. Między innymi, bo ci sportowcy kiedyś, w ogóle jeszcze w czasach mojego taty, w latach 50., to byli tacy wszechstronni. Tam nie było takiego podziału ścisłego, że jak już jest koszykarz, to on tylko koszykarz. Oni wszystko grali, i w ręczną, i w nogle, i w siatkę, i tak dalej. No i właśnie to były czasy pana Bilkwernera, który też zakładał w latach 50. naszą koszykówkę, a w sumie, mówię, prekursorem był pan Julian Nalepa. On był pierwszym trenerem Lubuszanki, później był pan Cieślak. A ja już przyszłam, jak przyszedł pan Bolesław Turłowicz, który był zawodnikiem Zastalu i był trenerem Zastalu i był właśnie trenerem później Lubuszanki. No i to tak wyglądała moja pseudokariera, no zabawa w sport, ale wspomnienia wspaniałe, tylko kontuzje też wspaniałe do dzisiaj. A największy sukces? To znaczy myśmy były, największy sukces, wie pan co, ja panu powiem, kiedy były największe sukcesy, kiedy grałyśmy z dużo mocniejszymi drużynami. I tutaj się kłania sytuacja tego naszego Zastalu obecnego. Ja jestem przekonana, wierzę w te zabobony, że jak jest silniejsza drużyna, to my gramy lepiej, bo tak się jakoś gra. Poza tym ja wierzę w taki zabobon, że który kosz jest pierwszy, to ta drużyna wygrywa. Chyba przez tyle lat, co chodzę na wszystkie mecze, jeszcze do Dżonkowa, jeszcze na Szafrana, w ogóle mówię, ja jeszcze zaczynałam treningi od zrywu, od Chopina, później była pływalnia, czyli po prostu Wyspiańskiego, to jeszcze mi się tak chyba z 2-3 razy nie sprawdziło, że jak ja widzę pierwszy kosz przeciwnika, mówię, Matko Boska, dostajemy, i rzeczywiście tak jest. Chodzimy tylko niestety trzy koleżanki koszykarki. Zawsze nas pan Kapała tam chwyta na tych zdjęciach, bo wie, że my jesteśmy dawna Lubuszanka. No jakoś te resztę dziewczyn się spotyka prywatnie z nami, ale na koszykówkę tak już czasu nie ma. Czyli już po pierwszym koszu jest pani w stanie powiedzieć? Tak, naprawdę zwróćcie na to państwo uwagę. Który będzie pierwszy kosz, czyj to ta drużyna wygrywa? To chyba trochę psychologia jest taka, że ten zespół, który dostaje ten pierwszy kosz w ucho, czyli po prostu nie ma tego kosza, tylko przeciwnik, to tak jakoś chyba pada, nie? Tak mi się wydaje. To myślę, że można by było rzucić na Twittera takie hasło, może ktoś sprawdzi statystyki takie. Tutaj no z ciekawości. Zwracamy się, bo jest bardzo dużo statystyków koszykarskich na Twitterze.
Zachęcamy, sprawdźmy w takim razie, jak kończą się mecze w porównaniu z tym, kto pierwszy rzuci kosza i procentowo zobaczyć. No zwróćcie Państwo uwagę, może akurat, może się mylę, ale koleżanki mówią, Wanda, cicho siedź, bo już widzą, że ja już minę taką mam, jak ostatnio pan Kapała mi zrobił, że ja byłam taka smutna. Ale to nie był pierwszy kosz. Pierwszy kosz był nasz chyba. Teraz 7-0 zaczęliśmy bodajże, więc... No, dlatego widzi pan, jak się sprawdza. A poprzedni mecz? W poprzednim meczu... Też wygraliśmy. Znaczy w poprzedniej zależy, czy mówimy o dzikach? O dzikach. O dzikach. Z dzikami tu niestety akurat obowiązki spowodowały, że ja włączyłem dopiero na drugą połowę. Nie pamiętam. Aha, bo ja po prostu teraz nie pamiętam, bo ja już tak zwracam uwagę, ale już pamięć nie ta, więc wydaje mi się, że też był pierwszy nasz kosz. Możliwe, więc sprawdzimy to. Znaczy niekoniecznie może my, natomiast mamy nadzieję, że tutaj statystycy zajmujący się tym, jak rzucimy takie hasło, może faktycznie warto zobaczyć. Dużo jest osób, które lubią zakłady buchmacherskie, koszykarskie, więc... Może to za bobon, ale tak jakoś mówię, mi się sprawdza. No, to ja tak dodam zza kamery, że pierwszy punkt zdobył Nowak Musić z rzutu wolnego. No, czyli był pierwszy nasz. Teraz tak, teraz, ale czy z dzikami? Jeżeli chodzi o mecz z dzikami. No to pierwszy był nasz, no widzi pan, dlatego może akurat się sprawdzi. A z Arką Gdynia? Jeszcze my sobie będziemy rozmawiać, a tu Tomek w międzyczasie sprawdzi, jak z Arką Gdynia wyglądało. No, z ciekawości. Tak, natomiast no tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o takie sukcesy, rozumiem, czyli przyjeżdżała jakaś mocna drużyna, centralna też? Jakaś... Przeważnie Warszawa, Pałabienice czy Łódź, nie? To były takie silne drużyny. Z reguły właśnie myśmy w lidze międzywojewódzkiej, w ten czas, gdzie Zielona Góra nie miała wyższej ligi, to wygrywałyśmy nawet z tymi pierwszoligowcami nieraz, ale to było rzadkie, no bo przecież byłyśmy słabsze, nie? To się nie da ukryć. Ja w ogóle miałam taki ciekawy epizod, bo miałam dziadków lwowiaków, którzy zamieszkali po wojnie w Krakowie, no i na klatce schodowej na ulicy Lubicz, to taka główna ulica przy dworcu blisko, był kolega, który miał 2,5 i był trochę starszy, rok czy dwa, on grał w kosza. No i idę z tym chłopakiem przez miasto i raptem ktoś tam do niego mówi, czekaj. A ja miałam w ten czas, ja wiem, z 15 lat, jeszcze, bo ja poszłam wcześniej rok do szkoły, jeszcze byłam w podstawówce, tak, chyba z 15. Nie, to już właśnie, nie, 15 dajmy na to. I okazuje się, że to był Kraków, co on miał w ten czas za drużynę żeńską taką silną? Krakowia? My nie pomożemy. Ja wiem, ja teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale chyba Krakowie. I okazuje się, że to był trener. I jak zobaczył, że ja taka młoda dziewczę na buzi, że tak młodo wyglądam i w ogóle to chyba dziecko, no i pyta się, skąd ja jestem, a ja mówię, że z Zielonej Góry. Gdzie tam Kraków, Zielona Góra? A on mówi, że słuchaj, to my ci tu wszystko załatwimy, internat i tak dalej, bo widział jakiś potencjał, bo młoda dziewczyna i wysoka, nie? No, ja mam 1,77 m, więc dzisiaj to ja bym była, nie wiem nawet, czy rozgrywającą, chyba nawet nie. Ale w ten czas byłam druga po Julicie Zdulskiej, Rzepeckiej, no bo ja się nazywałam Hanuszewska, także to było moje panieńskie nazwisko. A najwyższa ze mną grająca to była Julita właśnie, która była mistrzynią chyba, tak, mistrzynią w dysku między innymi, także ona była lekkoatletką. Także miałyśmy takie nieraz takie śmieszne historie związane właśnie z trenowaniem koszykówki. Mogę powiedzieć o Julicie? Oczywiście. Chyba się nie obrazi. Julitka, przepraszam. Przyszła Julita do nas do klubu, bo bardzo jej się podobała, bo tam w ten czas zaczęła grać już Danka Konowska, czyli ta mistrzyni chyba Europy w skoku z wyż, olimpijka. W Szprotawie grała, a Julita przyszła do Lubuszanki z tej lekkiej atletyki. No i nie miała zielonego pojęcia w ogóle, jak grać, gdzie grać, ale że to jest dziewczyna taka zawodniczka, prawdziwa, z krwi i kości, ambitna, bitna, silna dziewczyna. No to dobra, gramy. Wytłumaczył jej trener Bolek Turłowicz, tam Bolo na niego mówili koszykarze. Wytłumaczył, o co chodzi Julicie. I pamiętam jeden z meczy, Julita jak dorwała piłkę, jak zaczęła biec na kosz, ale nasz. My krzyczymy, a ona rzuca, cieszy się, jak nie wiem, że zdobyła punkt. Tak i się te strony pozajęczkowały, że trener, tam gdzie ona miała, gdzie był nasz kosz, to wieszał na tych koszach takich wystających, w te pałąki, jak w zrywie czy coś, wieszał bluzę. Jak ona widziała bluzę, to widziała, że tam ma nie rzucać, nie? Także to takie były humorystyczne rzeczy, no ale były, nie? No także wspomnienia są naprawdę wspaniałe.
Wspomnienia wspaniałe, tak. Ale trzeba też powiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają, bo jest na YouTubie taki bardzo popularny filmik też, nie pamiętam, czy to z mistrzostw, czy z jakiejś eliminacji właśnie też żeńskiej drużyny, gdzie bardzo podobna sytuacja, też się tam dziewczyny pogubiły, jeśli chodzi o kosz właśnie, na który mają rzucać, tylko tam jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja była, bo najpierw jedna drużyna nie na ten kosz, co trzeba rzucała, a potem druga nie na ten, to już całkiem źle, to już całkiem kicha, ale to no, w każdym razie można się było pomylić, jak się było początkującym, ale generalnie to tak dziewczyny wiedziały, o co chodzi. Nie? Ale to tak też pokazuje, jak te emocje w trakcie meczu oj, po prostu bardzo. Rządzą. To właśnie wie pan co, dlatego dobrze pan to powiedział, bo ja nieraz nie wytrzymuję i coś tam dopiszę na jakimś klubie kibica czy coś, jakiś komentarz mój. Kibice często nie rozumieją zawodników, bo może ja byłam małą koszykarką, małą w sensie tam wyników, bo co myś miał za wyniki. Tam w czołówce byliśmy, tej międzywojewódzkiej najwyżej. Całkiem inaczej to wygląda z fotela, całkiem inaczej to wygląda z ławki kibica, a ja wiem, co zawodnik może, albo co czuje, albo jak go na przykład faulują, jak go brutalnie faulują. No, sędziowie nie zawsze mają okulary na nosie, więc no, na początku w ogóle ja zauważyłam, nie wiem, teraz to się zmieniło na plus, ale ja miałam takie wrażenie, jak myśmy doszli do Ekstraligi, jak był ten huczne nasze wejście, to ja miałam wrażenie, że sędziowie byli wszyscy przeciwko nam. Takie miałam wrażenie. No, nasza Zielona Góra zawsze była nazywana w Polsce Czerwoną Górą, więc ja mówię, czyżby to zadziałała ta klątwa jakaś. A w tej chwili już jest lepiej, już mi się wydaje, że się przyzwyczaili, no tylko teraz znowu my tacy mistrzowie, takie dobre zespoły, ale ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że została koszykówka, bo ja mówię, pomijając tych chłopaków, ten wkład i w ogóle, ale że będziemy mieli tych najlepszych koszykarzy dalej, nie? Żeby oglądać tą koszykówkę wysokich lotów. Także chwała tym wszystkim. A ja już tak ubiegam pana, bo jestem gadatliwa, że przede wszystkim chwała kibicom, bo ja najwięcej widzę roli w tym wszystkim, że to się to w ogóle udało złączyć i połączyć, to jest rola kibiców. Nie wiem dlaczego, wiem, że tam brali udział i Urząd Marszałkowski, i Urząd Miasta, i poszczególni sponsorzy, rodziny i tak dalej. Ja nawet byłam trochę przeciwna, jak była zmiana trenera, to ja nawet napisałam, że czy to jest dobry ruch, że w trakcie tak dosłownie w szczycie tego sezonu, ale widzę, że wyszło naprawdę na dobre. Przede wszystkim, no, cudu dokonał ten trener, że naprawdę obrona się zrobiła dużo lepsza. A myśmy przede wszystkim przez obronę przegrywali, tak mi się wydaje. Nie było obrony. Ja to rozumiem, bo ja byłam najlepszą obrończynią. Dlaczego? Dlatego, że ja grałam na refleks. Ja się bałam rzucać z pół dystansu, rzucać, no bo po prostu nie byłam pewna. No, tylko myśmy rzucały na kwadracik, myśmy nie rzucały wsadów, nie? Ale miałam ten wyskok bardzo duży i wysoki i po prostu nawet teraz pudełko leci, ja łapię i moje wnuki takie oczy robią. Po prostu wyostrzył mi się refleks. I dziewczyny jak widziały, że ja je kryłam, te przeciwniczki, to się mnie bały. Bo ja zawsze robiłam tak zwane czapy. A tych czap teraz jest mało. Ja się dziwię, bo przecież tak skoczni zawodnicy, prawda? Tak jak Wójcik, przecież to jest kangur dosłownie. I ja tak tych czap to ja nie widzę dużo. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć, właściwie dobre pytanie, natomiast jak ja miałbym od siebie odpowiedzieć, to mi się wydaje, że też w tej chwili w ataku są zagrywki chyba tak ustawiane, żeby właśnie nie narażać zawodników na tego typu sytuacje. Bo to są może i kontuzje, obronne. Nie? Przy tym. Ale też chodzi mi o to po prostu, że jeżeli mamy zagrywkę jakąś ustawioną w ataku, raz, że ta koszykówka jest chyba dużo szybsza niż no w pani jest, czasach, na pewno. A dwa, że są bardzo często pick and role, tak żeby po prostu zawodnik, który rzuca, nie miał przed sobą tego obrońcy. Chyba rzadko się jednak zdarzają takie rzuty. Tak, te sytuacje, żeby było jeden na jeden, ale i dosłownie z ręką na piłce, to chyba rzadko już w tej chwili się zdarza. A ja to tak lubiłam, tak mi się to podobało. Jak dziewczyny padały nieraz na ziemię, bo byłam silna dziewczyna, tylko połowy szczuplejsza, nie? No, ale byłam. W każdym razie, wie pan co, ale ja na przykład widzę takie szkolne braki, szkolne, nie już klubowe, czego nie robił nigdy CSKA Moskwa. Przecież to są koszykarze dzisiejsi. No teraz myśmy już dawno ich nie oglądali na żywo, ale oni grali tak po szkolnemu, powiedziałabym. Bo na przykład trener nasz, on by tego nie zdzierżył, zresztą ja go parę razy wzięłam na mecze jeszcze jak żył, bo on zmarł w 17 chyba roku, 2017. Nie mógł na to patrzeć, jak na przykład zawodnicy podają do tyłu.
Nigdy się nie podawało do tyłu. Zawsze się podawało z wyprzedzeniem do przodu i ten zawodnik miał iść do przodu. I to teraz widać, jak nieraz zostanie podanie takie przez zaskoczenie zrobione, to ten zawodnik idzie do przodu, ale ta piłka jest z tyłu. Albo na przykład, kto Wójcikowi często podaje po nogach, po kolanach? No przecież to jest chłop wieża i jak ten wysoki ma się tak szybko zgiąć, żeby chwycić tą piłkę? Albo na przykład ja jestem, no to efektowne, ale ja jestem przeciwniczką tych efektownych wsadów, bo moim zdaniem właśnie to, co robiła CSKA Moskwa, oni rzucali sobie na ten kwadracik, wszystkie piłki wpadały, a tu patrzymy, że no ładnie to wygląda, ale piłka pod wpływem tego machnięcia mocnego po prostu się wykręca z tego. No może to są takie moje uwagi niepotrzebne, ale no to co ja widzę, albo na przykład nie ma przebiegania. Myśmy nie mogły stać i czekać na piłkę, myśmy musiały wyjść do piłki. I jest trumna, czyli te trzy pole 3 sekund i u nas był cały czas ruch. Cały czas był ruch i były zagrywki na tamte czasy, prawda? Ale a tu koszykarze stoją i czekają i nawet nie wychodzą do tej piłki. Ale pamiętam, był taki sezon, kiedy grał u nas Mateusz Ponitka. To firmowym zagraniem było właśnie to, że zawsze Mateusz Ponitka tam gdzieś wbiegał, przebiegał, łapał tą piłkę i po prostu i tak się grało kiedyś. Ja nie mówię, że to jest akurat to 100%, co ja mówię, dobre, ale uważam, że takie coś, tak jak pan podkreślił, rzeczywiście Mateusz to robił. To jest to stara ta szkoła, ale to jest no, taka pewna szkoła. Bo ten wysoki, który, czy tam szybki, który wbiega do środka, to ma szansę nawet na faul idąc, prawda? Bo go tam zawsze zaczapią. Poza tym ręce. Przecież nasi koszykarze stoją o tak o. I zanim oni podniosą te ręce, to trwa ułamki sekund. U nas były wszystkie ręce w górze. Już nieraz to miałam dosyć tych rąk, bo tylko słyszałam ręce, ręce, ręce i my z tymi rękoma u góry. Ale niech pan zwróci uwagę, podać w ręce, które są u góry, a podać te, co idą tak o, do góry. No tak, dokładnie. Także ja takie uwagi robię, bo może moi koszykarze dużo wyżsi ode mnie rangą skrytykują, ale mi się wydaje, że to są takie naprawdę ze szkoły błędy. Ale już lepiej jest z obroną, bynajmniej z obroną, bo była fatalna. Aczkolwiek ta sytuacja z takimi podaniami do tyłu, jak pani też powiedziała, albo właśnie takimi zaskakującymi. Tak, że no to w twarz albo po nogach. Kluczowy moment, sytuacja, kiedy AJ English i Aleksander Lewandowski tutaj, tak? To była właśnie taka sytuacja, zaskakujące podanie i ciężko właściwie, jedni powiedzą, że to była wina AJ-a, inni powiedzą, że Lewandowskiego. W ogóle Amerykanie grają tak, no oni mają też, wypili z mlekiem matki to wszystko, że oni tą koszykówkę, to ja nie wiem, no, skaczą jak kangury i w ogóle refleks i wszystko. I oni właśnie mają bardzo fajne podania. Ja lubię patrzeć na nich wszystkich. Nie to, że tam wybieram sobie jakiegoś, tylko no ja nie wiem, oni jakoś tą koszykówkę mają lepszą jak tam w Polsce. No po prostu są, no nie wiem, czy to od dziecka oni grają po tych boiskach, no bo tak pokazują na mnie, że przy każdym domku, bloku jest kosz. Luz mają przede wszystkim w sobie po prostu. I są skoczni bardzo. Aczkolwiek też tutaj słyszałem, nie mówiąc już nazwiskami, bo to nawet w bieżącym sezonie za Stalu, słyszałem, że po prostu przybysze z innych krajów, właśnie często ze Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że topowi zawodnicy tam trafiają do ligi NBA albo tych lig pobocznych, do nas, do Europy, a zwłaszcza do Polski nie trafią topowi zawodnicy. I że często warunki fizyczne mają niesamowite, natomiast żeby zrozumieć jakąś jedną zagrywkę, czasami potrzebują 2 miesięcy. To prawda. Ja nie wiem, czy to jest też prawda, między innymi, no może się mylę, że na początku dalej tam dają te samochody tym koszykarzom, żeby mogli się przemieszczać? Dałem. I to było co, Renault dawało, czy co? Kiedyś było Renault, teraz są już samochody, które oferuje sponsor Orlen, więc to są Suzuki. Rozumiem. I ja pamiętam te początki, jak właśnie Aaron Cel, który tutaj pan wspominał, że się chce chyba już wycofać z koszykówki, te czasy były no, ileś lat wstecz, to tak słyszałam wśród kibiców, że oni mają problem, Amerykańcy, żeby jeździć tymi manualnymi skrzyniami, no bo jak oni już są od wielu, wielu lat na automatach i to samo może działać w koszykówce. Ta europejska koszykówka naprawdę się chyba różni od amerykańskiej. I ja się nie dziwię, że oni po prostu, no, zanim się nauczą, Polacy są bystrzy. Mi się wydaje, że my szybciej tak łapiemy te rzeczy, także... No wprost się mówi, że niektórzy
którzy u nas grają, to orłami intelektu nie są, jeśli chodzi o zagranicznych zawodników. Tak, bo ja widzę, że się gubią w tych zagrywkach, w tym wszystkim, że mają problem, nie? Aczkolwiek też trzeba odróżnić intelekt taki naturalny, codzienny, a intelekt boiskowy, tak? Tak. Bo to no tak jak na przykład ja mówię o tych najlepszych rozgrywających, nie? Typu koszarek. No to po prostu było widać, że on czuje, że on widzi. Widział też boisko dobrze, ten co odszedł do Torunia Sopotu, ten co tak w złym momencie go oddali. Jak on się nazywa? Washington? Washington, tak. A do Torunia. No to według mnie on był myślący na boisku. Czy jak miałbym powiedzieć swoje zdanie, to po prostu uważam, że w pewnym momencie on nie dawał rady, bo za dużo minut już po prostu grał. W tym wieku mu było ciężko. No bo to już wiek też swoje robi, nie? On do nas przychodził jako zawodnik, który miał zagrać 10-15 minut, a ten ciężar gry w pewnym momencie bardzo mocno się na niego przeniósł. I rzeczywiście ciężko powiedzieć, czy to był dobry ruch, że się go pozbyliśmy, czy nie. Natomiast najważniejsze jest to, myślę, możemy się cieszyć, wczoraj udało się, tak? Ojejku, jaka była euforia, nawet my babcie tak skakałyśmy, jak nie wiem, bo przecież ja widziałam też radość u tych chłopaków, u tych koszykarzy. Trener to taki jest oszczędny raczej, widzę w tych swoich minach i gestach, ale też tam chyba był zadowolony w każdym, bo bardzo mi się podoba ten trener i jego asystent, ci Litwini są bomba. No, obserwowałam Mantasa, który był moim ulubionym koszykarzem, jak był u nas w drużynie. Bardzo go lubiłam, tego chłopaka. I nie wiem, czy on tak wyglądał, jakby chciał nam prezent zrobić, czy o co tu chodziło, bo tak spokojny był i tak w sumie, tak jakby już skapitulował od samego początku, nie, bo on nieraz emocjonalny bardziej był, na innych meczach widziałam. No, ale nie wiem, mi się wydaje, że dlatego, że nasi podeszli z taką naprawdę siłą walki. I to się widzi, jak oni podeszli z Arką, jak podeszli teraz z tym ostatnim meczem, że ja wiedziałam od początku, już pomijając to, że ten pierwszy kosz był nasz, właśnie te trzy kosze były pierwsze, ale ja mówię, kurczę, oni będą dzisiaj grali, bo oni chcą wygrać. A właśnie, mamy już informację, jak tam za Arką pierwszy kosz? Tak, Adam Chrycaniuk, celny z wyskoku za dwa. No to mamy odpowiedź. Kolejny Baba Jaga jest. Kurczę, może będzie nowy patent, żeby wygrywać w zakładach bukmacherskich. Nie, nie, żartuję, ale żeby może specjaliści się wyrażą na ten temat, bo mi się wydaje, że to właśnie jest psychologiczne, że to działa jakoś na zawodników. I na nas też działało, jakbyśmy grały. Naprawdę to się sprawdzało. I dlatego starałyśmy się zawsze, żeby ten pierwszy kosz był nasz, nie? A zanim jeszcze sobie więcej porozmawiamy o tych bieżących czasach i o naszej drużynie aktualnej, bo teraz no to już od wielu lat pani jako aktywny kibic w tej tak chwili. Tak jest. Nawet jeżdżę z wami. Nie wiem, czy widzicie mnie, ale nie, ja jeżdżę prywatnym samochodem, autobusem jeżdżę, obserwuję was. Ale jeszcze sobie zamknijmy ten wątek wspomnień i tutaj pani dzisiaj przyniosła bardzo ciekawe różne pamiątki. Takie cztery chwyciłam zdjęcie. Nie wiem, jak to tutaj pokazać, żeby dobrze było do kamery widać. Jak to? Czy to zrobię zdjęcie i wkleję. To może w ten sposób zrobimy. To po prostu nie będziemy teraz pokazywać. Tylko mogę powiedzieć, jeżeli coś opowiemy. Trzeba. Tak. Może o tym zdjęciu niech pani opowie. My później pokażemy to zdjęcie i będzie widać, a pani niech tutaj opowiada, kogo my tutaj mamy, jakie to czasy, co to w ogóle. To był rok 74 i to grałyśmy w Pabianicach. W Pabianicach. Pamiętam, że to był wygrany mecz i tutaj akurat Soi Piątka, dwie z nas odeszły już grać w innej drużynie, tam u góry. Czyli od strony tej dwunastka to jest Julita Zdurska, obecnie Rzepecka, to była właśnie mistrzyni Europy, Europy, w dysku. Wyższa ode mnie dziewczyna, to jestem ja, czyli dziewiątka, zawsze miałam dziewiątkę i mam sentyment do tych, co mają dziewiątkę, a dziewiątek jest bardzo mało ostatnio na boiskach. Roberta Lewandowskiego też pani lubi. Tak jest, lubię, chociaż mam pretensje do piłkarzy, no ale to zawsze miałam pretensje, bo przede wszystkim zabierali nam pieniądze, no bo wszystko szło na piłkę nożną, nie? A poza tym mam inne aspekty. No chyba Politka grał któryś z dziewiątką. Teraz nie wiem. Starszy chyba Politka grał. Tak mi się wydaje, że z dziewiątką. Czyli ja się nazywałam Hanuszewska, teraz Litecka. Tu jest świętej pamięci Jola Zadrejko. Jak ona się nazywała, już nie pamiętam po mężu. Tu jest Magda Śniegocka też, która odeszła, też rozgrywająca. A tu jest ta, bo trzy my chodzimy, czyli dwunastka, dziewiątka i trzynastka. Helenka Kopacz, rozgrywająca, Bukowiecka obecnie.
Ona przede wszystkim rzucałaby za trzy, bo teraz w ten czas nie było za trzy i, za nie, było, wtedy, i tak? nie były za cztery kwarty, i... tylko były dwie połowy. A właśnie, jak to wtedy było? To były rzuty za dwa i za jeden, czy po prostu za dwa? Nie, za dwa. Za każdy dwa. Rzut za dwa punkty. Tak, tak, ale właśnie co było ciekawe, żeśmy grały po 20 minut i nie było tak jak teraz cztery kwarty i troszeczkę człowiek mógł wytchnienia, no była wolniejsza na pewno ta koszykówka, nie? Tutaj ja jestem pokazana no widzę, jak w wyskoku, tak, bo ja naprawdę byłam skoczna i no mówisz, 69 cm to było dużo jak na kobietę w ten ale czas. To jest tutaj mamy to piłkę, jest piłka, tak. To tak jak to pan fachowiec powiedział, dlaczego ona jest tu biała, no ale wyszła biała. Prześwietlona. Tak, to jest piłka. To robił jakiś fotograf tam właśnie z Łodzi czy z Pabianic. I to jest właśnie ten sam mecz w Pabianicach? Tak, 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 bo ja tak akurat chwyciłam z tego albumu to, co miałam. Tu akurat jest kontuzjowana dziewczyna, Magda Śniegocka skręciła kostkę. Ja miałam z kolanami, one miały z kostkami zawsze coś, nie? O, to jest Ala Makarska, która obecnie startowała do sejmiku, bardzo mądra dziewczyna i weszła do sejmiku samorządowego naszego. A tu siedzi Bolek, czyli Bolo, trener nasz, Bolesław Turłowicz. Mówię, zawodnik, trener Zastalu i trener Lubuszanki. Tu jesteśmy właśnie tak po tym meczu. No i po prostu tutaj, tak jak już wymieniłam te dziewczyny, tu jeszcze jest Martyna, tu jeszcze jest, nie pamiętam, to jest Wandzia druga, myśmy dwie Wandzie były, teraz już mało tych imion. Nie pamiętam tej dziewczyny, no tam, no dresy są takie, wiecie, sztuczne jakieś takie, no, jakieś... Inne czasy zupełnie. No inne, ale miałyśmy dresy, miałyśmy o, tenisy, te trampki z tymi, dlatego ja się nie mogę nadziwić, że dzisiaj koszykarze grają w takich adidasach, czyli kostki są odkryte. A u nas właśnie musiały być ściągnięte wysoko nogi, żeby niby te kostki były trzymane. A to zależy, który, bo, jaki model też buta, ale. Ale nie zwróćcie uwagę. Z reguły są one niskie, tak jak nasze Adidasy. Znaczy, coraz częściej mam wrażenie, że tak faktycznie jest, bo pamiętam, że jeszcze tak z 15-20 lat temu to te buty były takie wysokie. Tak, 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 tak. Jordana, nie Jordana, to były wszystkie wyższe, nie? W ten czas była moda na robione ręcznie te skarpety. Mamy nam robiły tutaj na drutach, nie? Takie, no taka moda była akurat w latach 70. No i tutaj to było wszystko, to jest akurat dużo. A ten szalik to z jakich czasów? A nie, to szalik to jest chyba jak myśmy weszli do Ekstraligi i to chyba Rafał Czarkowski, też kolega z boiska, tylko że wiadomo, że on był gdzie indziej. Bo w ogóle koszykówka w ten czas się opierała na szkołach. I Rafał był, Rafał, jak się pomylę, to przepraszam, chyba w elektryku, czy w mechaniku, elektryku chyba. Że dużo właśnie trzon później był z elektryka i z budowlanki w męskiej koszykówce. Na przykład tak zwani później budowlani powstali, gdzie pan Siwicki był trenerem i naszym WF-istą. I on między innymi też, później był też chyba trenerem, ja nie wiem, czy juniorów, czy kogoś w Zastalu, też był jakimś trenerem. A natomiast Lubuszanka składała się przede wszystkim z dziewczyn z ekonomika, z budowlanki i trochę było z liceów, nie? Może pokażemy ten szalik, bo to też taki historyczny, jakby pani stary, gruby. Trochę mi gorący, dlaczego ja zawsze go trzymam na plecach, tak, tak na ramionach. Czyli to który rok tutaj, mniej więcej? Nie pamiętam, 10, 12? Ale to teraz, tak? Przy tym tak, drugim? Tak, tak, tak. Nie, nie, to już jest nasz. To już mówię, że Rafał Czarkowski był szefem. Aha, jak już był tak, teraz szefem. Tak, nie, tak, myślałem, tak. Że jeszcze może wcześniej nie, jak tam nie, wcześniejszego grał. Nie mam, bo nie dawali nam. Nie, nie, to ten, to tu karnety miałyśmy w ten czas. No to jak weszliśmy, no to był teraz sezon, no rok 2011 generalnie, tak? A nie, jeśli dobrze pamiętam, 10 na 11? No właśnie teraz myślę, 10 na 11, a 11 na 12. Hale kiedy? Tak, 10 na 11 był pierwszy sezon, a 11-12 to był już brązowy medal. Tak jest, pierwszy brązowy medal w Ekstralidze. No i tutaj jest świętej pamięci, tu jest nasz trener i tutaj jeszcze na tym zdjęciu jest trener już pod koniec właśnie Bolek Turłowicz. No, bardzo fajny, spokojny człowiek, ja mu współczułam, bo kobiety prowadzić to naprawdę to jest horror. No, przeważnie byłyśmy wszystkie niedysponowane jednego dnia, jak jechałyśmy na mecze. Cała drużyna, ale to nie było z miły, to trzeba było mecze grać i tyle, nie? Także i lepiej się grało, nie wiem dlaczego. Może dla zdrowia nie, ale
lepiej. Znaczy lepiej podczas tej niedyspozycji, tak? To ja słyszałem taką teorię w momencie, kiedy jeszcze biegałem sobie amatorsko i mogłem to robić, to słyszałem taką teorię, że najlepsze wyniki właśnie się osiąga w momencie, kiedy są te dni niedyspozycji, no bo hormony, wtedy hormony działają. Jeżeli oczywiście ktoś jest w stanie wtedy pokonać ten ból i zmusić się do wysiłku, to że rzeczywiście wtedy hormony tak działają. Przeważnie spodnie nakładałyśmy do gry wtedy. No bo to wiecie, to było krępujące, to były inne czasy, to było 50 lat temu, niech każdy pamięta, to nie są te czasy, także mój tata w ogóle jak zaczynał w 50 którymś roku grać w siatkę, to oni grali na bosaka, a jak dostali na przykład jakieś tenisóweczki, to ojejku, a wieźli ich traktorem na przykład z przyczepą, nie na mecze, także no każda epoka ma już tam swoje udogodnienia, ja na przykład teraz patrzę z podziwem, bo taką halę jak my mamy, zresztą to powiedział Łukasz Koszarek w którymś z tych wywiadów, że ma sentyment, że chciałby tu zagrać, że taka wspaniała, no mi się wydaje, że i dla kibiców jest fajna i dla koszykarzy, nie? No i te gabinety odnowy, to wszystko, no to jest bajka, żeby człowiek był w gipsie i już miał rehabilitację robione. Przecież to kiedyś nie było mowy o tym, nie? A tu jeszcze tak zerkam, jakieś zapiski, tak? Ja sobie po prostu popisałam tutaj te nazwiska, bo bałam się, że się pogubię, nie? Myślałem, że jakieś historyczne zapiski, no, wyniki historyczne, może. Wynik, a ale mam, historyczne w sensie, że jakaś kartka sprzed 40-50 lat. A żałuję, że nie wzięłam, bo pamiętam, że żona pana Turłowicza, jako że ja miałam z nimi największy kontakt później już na starość, to ona mi dała stare takie te trenerów, jak to się mówiło, protokoły, nie? Protokoły i jakieś tam właśnie z gazety, mam masę wycinków, bo w ten czas jak ja grałam, to jedynym redaktorem Gazety Lubuskiej, Gazety Zielonogórskiej to w ten czas było, to był pan redaktor Roman Siuda. I proszę sobie wyobrazić, że ten pan jest cały czas na meczach, prawie na wszystkich. Był chyba po jakimś udarze, wylewie, ale on naprawdę fajnie pisał. I ja mam cały taki zeszyt, tylko ja przez zaskoczenie tutaj przez pana byłam wezwana, także się nie przygotowałam dużo, ale w każdym razie on to pisał sam i bardzo fajnie pisał. Później chyba zaczął po nim pan Więckowicz, chyba jak się nie mylę, nie? Dopóki nie wyjechał. On był grającym koszykarzem, później zaczął być redaktorem. No a teraz to już wiadomo, że odszedł pan Figiel, zawsze nie wiem, czy on Figiel, czy Fliegel, zawsze, przepraszam, jak przekręciłam. W każdym razie już więcej tych redaktorów fajnych jest i naprawdę są fajne, szczególnie lubię, jak pokazują zdjęcia z meczy i to są takie mecze naprawdę fajne. Jak kangury skaczą, no te ostatnie to naprawdę, ale nie wiem, czy myśmy były tak szczęśliwe, że się udało, że szkoda, że ten ostatni mecz nie wypadł akurat u nas, nie? Że mamy na wyjeździe te dwa mecze. Pojechałabym jeszcze z tymi kibicami niegrzecznymi nieraz, no ale przypilnowałabym. Mówię, chłopaki, z powrotem dopiero rozmawiajmy, a tak to w tamtą stronę cicho siedźmy. Właśnie a propos niegrzecznych kibiców, bo tu oczywiście się śmiejemy, ale też pani poruszyła coś takiego, że miała pani wrażenie, że sędziowie, jak weszliśmy do ekstraklasy, to trochę byli przeciwko nam, że teraz to się zmieniło. Tak. Natomiast takie wrażenie miałam przynajmniej. No myślę, że to też jest naturalne, bo ta drużyna, która jeszcze jest nowa, zawsze ma trudniej. Zawsze ma właściwie wszystkich przeciwko sobie, musi się wybić. Tak. Natomiast jak też pani to odbiera, bo to jest też ciekawe, pani właśnie w tej chwili jak w roli kibica, wcześniej jednak jako zawodniczki, więc pani też inaczej te wszystkie sytuacje widzi. Jak pani to w tej chwili na meczach odbiera, jak są właśnie jakieś takie decyzje, bo wiadomo jak to jest. Kibicom zawsze się wydaje, że sędziowie gwiżdżą przeciwko naszym zawodnikom. Wiem. Pani, potrafi się pani tak zdystansować do tego, czy też tak pani emocjonalnie? To znaczy ja emocjonalnie podchodzę, bo ja cały czas chcę, żeby moja drużyna wygrała, ale nieraz widzę, że nie mają racji kibice, nie? I ja jestem bardzo przeciwniczką dużą, jak się robi coś wulgarnie i cieszę się, że właśnie te sporty jak siatkówka, koszykówka to mają te kibicowanie raczej takie kulturalne. No ale widzę, że nieraz nerwy puszczają tym kibicom, nieraz coś tam brzydkiego chcą krzyknąć, ale generalnie to mi się podoba kibicowanie w Zielonej Górze. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo chwycili w innych drużynach podobne te style kibicowania, bo ja to widziałam dopiero po naszych. Także te takie pomysły, bo ja jeździłam jeszcze do Zgorzelca z kibicami, później jeździłam teraz właśnie Wrocław, Szczecin. No właśnie teraz się chciałam wybrać, ale chyba kibice nie jadą do tych dwóch ostatnich meczy, nie? To znaczy do Stargardu nie ma wyjazdu, bo niestety, ale nie zebrała się grupa wstępnie chętnych, wstępnie nawet, więc nawet nie było ogłaszanego, żeby gdzieś szerzej
Natomiast nie jest wykluczone, no, nie jest jeszcze wykluczone może do Ostrowa. Tylko tam dalej jest chyba troszeczkę. Ale my mamy też pewną tradycję już, żeby jeździć do tego Ostrowa, więc kto wie, to jest też ostatni mecz w sezonie. Więc... Ale kochamy się chyba bardziej ze Szczecinem, nie? Oj, teraz ze Szczecinem to jest, można powiedzieć, prawie że przyjaźń nieformalna. No bo tam jest prawie drugi zastan. No tak, to filia. I zawodnicy, i trenerzy, i od nowa to wszystko przez Zielonej Góry przyszło, nie? No, dokładnie, natomiast mam takie wrażenie, że też ostatnio... Głównie przez naszego kolegę Przemka, który jeździ po prostu wszędzie, gdzie on się da. On jest kapitalny, to jest najlepszy kibic w Polsce. Ja powiedziałam, panie Przemku, z panem wszędzie jadę. No, ale właśnie to jest to, że teraz mam wrażenie, że wszędzie przez pryzmat właśnie Przemka, jak zaczęli nas postrzegać, to ta sympatia jest okazywana kibicom za Stal już po prostu wszędzie. No to dobrze, to nawet, się cieszę. Nawet we Włocławku, jak byliśmy, to się spotykaliśmy z aktami sympatii, co było w ogóle jakieś takie zaskakujące. Ale właśnie a propos właśnie Włocławka. Ja pamiętam, że dwa razy, jak był Włocławek u nas, to ja zagadałam do tych kibiców, bo oni tam chodzili po jakieś napoje, po coś. Widziałam w pierwszej taki odruch, w pierwszej wersji, że zaskoczenie, że ja taka starsza pani tam do nich zagatuję tak pozytywnie i tak dalej. Już nieważne, wygrali czy przegrali. I później zahaczałam wręcz tych kibiców i mi się wydaje, że, zresztą inaczej, tak jak tam żyją koszykówką, to ja nie wiem, czy w Polsce gdzieś tak żyją. Nie. Przecież tam już tylu staruchów jest na tych meczach, tyle dzieci, tylu młodych ludzi, że no chyba całe miasto kibicuje. Oni coś jeszcze mają, jakiś sport? Tam taki wysoko? Na takim wysokim poziomie nie. A, czyli dlatego tak żyją, bo u nas jednak nas trochę tak przegania ten żużel nasz, nie? Aczkolwiek no to kiedyś pan Janusz Jasiński propagował takie powiedzenie, że żebym teraz nie przekręcił, ale falubas za dnia, zastal nocą, tak? Aha, bodajże, okay. W tym stylu. No, i chodziło o to po prostu, że możemy przecież równie dobrze na dwa różne sporty chodzić. Zresztą tak po trochę jest. Ale no jest po trochę, właśnie tak chciałem powiedzieć. Sezon nam się żużlowy kończy, zaczyna się ten koszykarski. Tak. I są wspólni kibice, bo jak pamiętam, był ten pierwszy klub kibica, tu rozmawiałam z kolegą, że po prostu tam trochę byli inni ci kibice, bo myśmy się w ten czas z mężem zapisali, z córką i synem do tego pierwszego klubu kibica, bo tam było więcej ludzi, którzy byli też kibicami żużla. Tutaj mi się wydaje, że też są na pewno, ale nie ma takiej ilości w tym klubie kibica, tak? Mylę się? Nie ma chyba takich dużo. Tutaj jest, tu i tu. Myślę, że każdy, bo w tym mieście nie da się nie być kibicem żużla. No pewno, że tak. Natomiast trochę się charakter klubu kibica zmienił. To oczywiście my tutaj w żaden sposób nie chcemy się porównywać do falubazu, bo to jest zupełnie co innego. Inna bajka, nie? To jest inna kwestia zupełnie. Ale wie pan co, ja się zwróciłam z takim apelem, nie wiem gdzie ja tam wpisałam, na forum. I pamiętam, że jak były te dwa najważniejsze mecze nasze, prawda? Czyli ten teraz ostatni w sobotę, nie? Tak. W sobotę i poprzedni z Arką chyba. I mówię, kibice kochani z żużla, przyjdźcie pomóc nam. Weźcie, zróbcie tą halę pełną i umiecie, po prostu zwróciłam się o pomoc, nie było żadnego odzewu, nic nie widziałam, także może nie czytają tych naszych wpisów, ale mi się wydaje, że my jako takie wiodące dwie dyscypliny, bo naprawdę Zielona Góra ma bardzo dużo dobrych sportów, naprawdę, ja i bilard, i kiedyś gwardia, i ja mówię o strzelaniu, i o akrobatyce, i piłka ręczna, i teraz właśnie ten futbol amerykański. Ale mimo wszystko te dwie dyscypliny w tej chwili się wybiły i po prostu zaczynają rządzić. Mało z tego, podoba mi się bardzo, że szykujemy sobie zaplecze. Że ja widzę, jak kiedyś świętej pamięci Tadek Sajda zaczął tworzyć mini basketball, czyli te maluszki takie zaczęły grać. Jeszcze ja grałam w ten czas, jak to powstało. To teraz ja widzę, że ta sala Ameli, tak? Chyba tak, ulica. Tak, Ameli. Że przecież to jest kapitalna sala dla meczy tych, czy meczów. Właśnie jak ci mówi, meczów? Meczów chyba. Ale... Ja zawsze mówiłam meczy i teraz ja redaktorów słyszę meczów i ja no nie jestem pewna, no nieważne. Ale wydaje mi się, że pewnie znając obecną dzisiejszą tendencję, to by powiedział znawca językowy, że można mówić i tak, i tak. No bo ja kiedyś mówiłam meczy, no dobra. Natomiast co do hali, to tak, rzeczywiście, tak. Bo tam gra w tym momencie wszystkie swoje mecze SKM Zastal, wszystkie młodzieżowe grupy. Tak, tak. Hala jest też, no powiem w ten sposób, jakbym miał ocenić... Wiele drużyn, nawet jeszcze w tej chwili grających w Ekstraklasie,
Ma w zasadzie porównywalne hale jak my tą treningową na Amelii. To jest, proszę. Po prostu no, naprawdę. No bo ja byłam w tych starych halach, czyli Wrocław, Szczecinie, ale najbardziej mnie cieszy, że dziewczyny grają, bo był ten długi taki okres, że była cisza z koszykówką żeńską. A teraz widzę, że sobie radzą coraz lepiej, także chwała im za to. No, będę musiała chodzić na te mecze kiedyś, bo no, niestety moją wnuczkę nie przekonałam, mojego wnuka nie przekonałam. Zerwali tradycje rodzinne. No, wnuk chodził na piłkę nożną, ta wnuczka chodziła na balet, nie wiem po co, jak to wiadomo, że będzie wszystko wysokie po dziadkach, po rodzicach. No ale myślałam, że będą, ale z drugiej strony to wiem też, że sport to niestety też i kalectwo, także dobrze, że się ruszamy, ale nie robić czegoś ponad normę. To znaczy inaczej, mi się wydaje, że z tych naszych czasów i naszych rodziców, przez to, że właśnie nie mieliśmy tej obsługi takiej medycznej jak trzeba, bo mieliśmy kontrolę, pamiętam, że byłam na takiej kontroli i pan kazał mi robić, doktor Ryszko się nazywał, i jego przechwycili od razu do Centrum Zdrowia Matki, Zdrowia Dziecka do Warszawy, wybitny specjalista. No i on akurat dorabiał sobie w tej przychodni na Chopina sportowej. No i mówi, że proszę zrób tutaj 10 przysiadów. No to ja tak jakoś zrobiłam. A on tak patrzy na mnie i mówi, no dobra, a teraz zrób tak jak trzeba. Także tam dosyć ostro nas badali, nie? Ale to było za mało, bo nic poza tym nie było. To była taki żywioł, nie? No i właśnie się cieszę, że, bo nie wiem, pan Uwalin jeszcze jest trenerem tych maluchów, bo on wiem, że prowadził jakąś szkołę. Ma swoją szkółkę. I gdzie trenuje? No w Zielonej Górze. Nie, ale też na Amelii, nie chyba, nie? Z Rafałem coś tam Czerkowskim. Nie na Amelii, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie, bo ja widzę, jak nieraz te maluchy rzucają na tej sali, to widać, że to są chłopcy, którzy rzucają do kosza te takie brzdące małe. Tylko nieraz mi się śmiać chce, jak dają mi te materiały do zamiatania, to znaczy potu z ścierania, i jak oni nie mają siły, nie? Ja mówię, kurczę, daliby tych większych trochę. Tak samo dobrze, że teraz tak dużo się pokazuje zespołów na tych przerwach, na tych czasach i tak dalej. Ja tylko mam taki jeden minus, bardzo lubię pana DJ-a. Fajny chłopak, fajne utwory puszcza i w ogóle. Ale my byśmy tak chcieli tak w czasie przerwy trochę pogadać. A to się nie da. Jeszcze my siedzimy nad nim, bo chcemy widzieć zawodników, ławkę zawodników blisko klubu kibica. I kurczę, a to tak głośno, ale ja wiem, to jest taki styl amerykański, nie? Że trzeba tak głośno. Takie show. No właśnie, ale by te przez te przerwy tak tego show trochę mniej dali. To by, a może my za stare już jesteśmy. No ale chcemy sobie porozmawiać i się nie da. No. U nas to jednak mimo wszystko, jak włączę czasami sobie mecze NBA, to tam dopiero jak są przerwy, bo to potrafią nie dość, że być dłuższe, to jeszcze przecież te kamery, że tutaj trzeba wtedy się pocałować, jak kamera najedzie. No mimo wszystko u nas jednak jest jeszcze więcej sportu niż show, przynajmniej takie mam wrażenie. Tak, to prawda, to jest prawda, nie? No ja ale wiem, to że to tak show. Ma być. No mówię, sympatyczny chłopak, nie mam nic przeciwko niemu, nigdy jak najdłużej tam obsługuje to wszystko. Tylko no mówię, no nie pogadamy, ja wiem o tym, że nie pogadamy. No. Ale kroki u nas jeszcze cały czas gwiżdżą, a już w Stanach niekoniecznie. No właśnie, ale nieraz aptekarsko gwiżdżą. No to tak. Tak samo nie zawsze te faule są naprawdę faulami i odwrotnie. Nieraz widzę, że kurde prawie trzyma za spodenki, trzyma za ramię, a sędzia pod nosem nic nie widzi. A jak ja grałam dwa razy po 20 minut, nie było trzech sędziów, tylko dwóch. Nie było żadnego komisarza, który nie wiem, właściwie po co jest ten komisarz? No, niby żeby nadzorować tak wszystko, natomiast co do dwóch sędziów, to w drugiej lidze, w rozgrywkach drugiej ligi właśnie ostatnio poszliśmy, też się zebraliśmy jako klub kibica, żeby na ostatni mecz z Turowem pomóc SKM-owi, wygrali zresztą. Tak. No i pierwsze nasze zdziwienie, bo wcześniej na to nie zwracaliśmy za bardzo uwagi, a tam dwóch sędziów, nie ma trzech w drugiej lidze, tylko a to jest nie dwóch wiedziałam. Sędziów właśnie, więc nie to też było takie dla nas zaskakujące. A jak jest w Stanach? Trzech jest, nie? No myślę, że trzech tak, jest, natomiast przez moment się śmialiśmy, kurczę, gdybyśmy chcieli w takim razie zaintonować przyśpiewkę czterej sędziowie potrzebni, cztery sędziowie, to musimy zmienić na trzej sędziowie potrzebni, trzej sędziowie. No niestety coś jak, przepraszam, że wtrącę, ale jak z pogrzebem, no bo ja dzisiaj byłam na pogrzebie znajomego i do południa i też właśnie ksiądz się zawahał, no bo było w urni spopielenie, nawet z prochu powstałeś, w proch nie się, a tu już w prochu jesteś, no także męża też pochowałam w urnie, więc też tak sędzia, nie, ten ksiądz się tak zawahał, dlatego mówię, że z tymi sędziami też tak różnie. To znaczy, ja inaczej powiem, są tacy sędziowie, nie będę wymieniała z nazwiska, bo już trochę ich poznałam,
którzy są naprawdę aptekarzami i przesadnie opóźniają tą grę, po prostu spowalniają. No i niepotrzebnie nieraz gwizdzą, ale i są tacy, co właśnie pod nosem mają coś i nic nie widzą i dalej każą grać. Nie? To ostatnio, zgodzi się Pani, czy może jednak widziała Pani to inaczej, bo ostatnio nas po prostu rozłożył Zbyszek na sektorze, rozśmieszył totalnie, jak w pewnym momencie, jak to zawsze Zbyszek z pretensjami do sędziów, ale tak? Tym razem zaczął pokazywać i mówi do sędziego, że Panie sędzio, czy tam jakiś groszek wpadł do tego gwizdka, że Pan nie może zagwizdać? Tego nie wychwyciłam, wiem, że coś tam do nich krzyczał, ale nie wiem, ale, co. Ale czy Pani się zgodzi, że faktycznie byli tacy, że aż za bardzo pozwalali? Nie, no mówię aptekarze. Ja ten aptekarze na... teraz tak, też? Tak. Nie, bo tak. Zbyszkowi chodziło właśnie o to, że naszych faulowali. Tak, bo to było widać, oni ich lali, ja przecież to widziałam. A że sędziowie nie gwizdali właśnie. I z Julitą podskakiwałam cały czas i z Heleną, ja mówię, zobaczcie, przecież ich biją dosłownie, nie? Ale no, może inna perspektywa, może oni są jednak na równi z tymi zawodnikami, myśmy z góry patrzyły, to może też inaczej, nie? Że się widzi, ale... Ja zawsze się śmieję, bo to samo mam jak jestem na żużlu, na meczu i później obejrzę sobie powtórkę jakiegoś wypadku w telewizji, tak. To jak widzę to na powtórce, to od razu jestem w stanie, powiedzmy, obiektywnie ocenić, albo nasz tak, winny, tak. Okej. Okay. Tam się zawsze wydaje, że winny jest rywal. Ale u nas też jest podobnie w koszykówce, bo właśnie teraz siedzi koło mnie Julita i mówi do mnie, wiesz co, jak jednak się ogląda w tym Polsacie, to te powtórki po prostu dopiero wyjaśniają, że miał rację, czy nie miał racji, a też nam żywiołowo to nam się wydaje, że dajmy na to było inaczej, no bo to są ułamki sekund, nie? Także no w każdym razie, no według mnie nieraz naprawdę za bardzo aptekarsko gwizdzą sędziowie, już bez przesady. No. Już tak wstrzymują tą grę, bo rozpędzony zawodnik, a on gwizdze w tym momencie, kiedy właściwie to nic się nie działo, nie? Ale generalnie to są fajni sędziowie, tacy, że jak widzę, że są na boisku, to mówię, o, będzie dobre sędziowanie, nie? Myślę, że to też jest ważny element, żeby trener, a właściwie scouting zespołu przygotował się też pod kątem tego, kto będzie w danym meczu sędziowym. To też prawda, bo ja nie powiem z nazwiska, bo znam dobrze to nazwisko. Jak ten sędzia był na boisku naszym, jak grałyśmy te mecze, to ja wiedziałam, że będzie Matko Boska, gorzej jak w aptece. Wredny taki był, jeżeli chodzi o gwizdanie, już takich drobiazgów, że po prostu, no mówię, jak zobaczyłyśmy go, to każda już od razu wiedziała, że będzie już po meczu normalnym, nie? No także no tak jak to w sporcie, no tylko, że po prostu są lepsi i gorsi, tak samo i sędziowie, nie? Każdy z nas jest inny. Tylko ja się zawsze zastanawiałam, po co ten komisarz jest? Ja mówię, cholera jasna. Przecież ja nigdy nie widziałam na meczu, żeby on wstał i na przykład kazał sędziom coś tak, że on chyba nie może kazać, nie? W czasie meczu. Nie, ale może na przykład zrobić coś takiego, co też zresztą miało miejsce, że kibicom zwrócić uwagę, się śmieję w tej chwili, bo przecież właśnie głównie przez komisarza bodajże w Słupsku w tym roku biedny Zbyszek musiał opuścić halę. Tak, on opuścił, tak. Ja nie widziałam tego, ale czytałam, nie, na tym. No Zbyszek jest bardzo żywiołowy i ja go znam jeszcze przed klubem kibica, bo to mojej koleżanki zięć jest akurat, nie? Zrobiłam mu niespodziankę, jak jechałyśmy chyba z jego teściową do Szczecina. No i między innymi ja mówię, mówiłaś Grażynka coś Zbyszkowi, że jedziesz? No. A wie, trzeba było nie powiedzieć, żeby zobaczył cię w autobusie, że teściowa będzie pilnować. Bardzo zadowolona była, także no, za bardzo nie mam z kim jeździć, z koleżanek, także będę musiała się przytulić w razie czego do młodszych. O, to zapraszamy. No, jak babcie będziecie chcieli wziąć, to proszę bardzo. No, jak do Wrocławka jeszcze? Też był bardzo fajny wyjazd, no. Natomiast no, chcielibyśmy jeździć jak najczęściej, wiadomo, że to nie zawsze się uda, chodzi koszty też o termin. Nawet i koszty. Koszty i termin, ale teraz termin jest tak po prostu, jeśli chodzi o mecz w Stargardzie, gramy w piątek, więc... Zrobiłam sobie ściągę właśnie, czy będę jechała z Wami. To właśnie Stargard, tak, teraz sobota, a później tak? W piątek gramy w Stargardzie. W piątek jest tak, spójnia, a później a w sobotę jest w Ostrowie. Natomiast no muszę już tutaj, bo aż Tomek tutaj zwraca uwagę, że no niestety, ale macha przemiło, już, tak? Tak, przemiło się rozmawia, ale czas niestety mija nieubłaganie. A tak i tak pół wytniecie, ja wiem o tym. Nie, no my nie wycinamy w ogóle właśnie. To poważnie? Jest, tak. Był jeden przypadek, ale nie powiemy dlaczego, kiedy musieliśmy rzeczywiście zrobić małe cięcie. Wtajemniczeni, jak będą chcieli kiedyś poznać tę historię, to
to mogą poznać. Ktoś przeklinał. Nie będziemy zdradzali tutaj, bo to się nie nadaje na YouTube, żeby zdradzać tę historię. Tylko powiedzcie, no panowie, te dwa mecze wygramy czy nie, bo to są takie trudne zespoły. Ja myślę, że w tej chwili to już możemy polecieć tak naprawdę na fali entuzjazmu i wszystko jest możliwe, bo ta drużyna umie grać, to jest pewne. Ja to od początku pisałam na tych wszystkich forach, że po prostu to są fajni, zespołowo grający ludzie, tylko po prostu oni cały czas nie byli jakby zintegrowani. I teraz w ostatnich dwóch meczach było widać już grę drużyny. A jeszcze jest druga sprawa taka, że jak dzisiaj patrzyłem statystyki, od momentu, kiedy skończył się Puchar Polski, jak wyglądają statystyki pod kątem skuteczności w obronie, w ataku, Zastal jest sumarycznie patrząc w tej chwili na 8 miejscu od tamtego momentu. To się oczywiście też zbiegło z tą zmianą trenera wtedy. Tak. W każdym razie, jeszcze na koniec, bo to muszę po prostu o to zapytać, pani ulubiony zawodnik już oczywiście jako kibica. Ulubiony zawodnik z tych wszystkich czasów. W ogóle? Nieobecny. Bo z naszej drużyny teraz najbardziej mi się nasz kapitan podoba. To znaczy nie fizycznie w Rymworze, tylko po prostu no, uważam, że to jest mądry człowiek na boisku. Dobry fachowiec. A tak ze wszystkich tych koszykarzy, który to był najlepszy? Według mnie, bo to wiadomo, że to... Mi się wydaje, że mimo wszystko Koszarek. Tak mi się wydaje, że to była najwyższa klasa, chociaż grali wszyscy kadrowicze u nas. Jak widzę tą kadrę, to zaraz wszystkim tłumaczę, jak ktoś nie wie, o co chodzi, że zobacz, ten był u nas, ten był u nas, ten był u nas. A to teraz to mam wrażenie, można w każdej drużynie znaleźć kogoś powiązanego z Zastalem. Tak, ale był taki moment, takie parcie. Pamięta pan, że chyba pan Jasiński nawet za punkt honoru sobie wybrał, że bo byliśmy na tej fali z wyż idącej, żeby właśnie jak najwięcej było w naszym zespole ludzi, którzy są kadrowiczami. Ale to pomagało też to kadrze, bo oni byli zgrani i później w kadrze zupełnie inaczej mogli funkcjonować. No bo dosłownie cała piątka kadry to był Zastal, nie? Na przykład. No tak, jeszcze tam tylko na rozegraniu wtedy dochodził spoza Zastalu zawodnik. Wtedy David Logan bodajże chyba przede wszystkim w tamtych czasach, a później AJ Slaughter. Natomiast no tak naprawdę większość faktycznie stanowiła kadra Zastalu. No i tak myślę z tego przekroju całego, bo te czasy Łychmusów, Kuleczki, Kreta i tak dalej też pamiętam. Machalicy, to wszystko było w tych latach. Pawła Szcześniaka, Jarosława A to już była wyżej o jedną kadencję. Przecież Mariusz Kaczmarek, tak? Tak, Mariusz to był rewelacja, to był taki talent, samorodek. No Krzysiu Kaczmarek, do dwóch Kaczmarków grało. To znaczy ja pamiętam Bortnowskich, nie? Biedny zawsze tam z tymi kolanami miał problemy, ale był naprawdę waleczny. O, szczególnie jeden, bo tam bracia grali. Także po prostu ja pamiętam też tych starszych jeszcze zawodników, czyli po prostu mówię Protasewicz, Narusewicz, później był Sajda, Kuleczka, Kret. To były te lata 60., 70. jeszcze, nie? A później właśnie weszli ci Czarkowskie i inni, nie? I Kaczmarki, a później już jeszcze młodsi, nie? No niestety 50 lat, jak się ogląda i śledzi, to trochę tych nazwisk się przewinęło. 50 lat omówić w 50 minut niestety, ciężkie zadanie, ale mamy taki format, że też nie chcemy po prostu dłużej. A ja jestem gaduła, ja wiem. No, zawsze możemy zrobić za jakiś czas kolejny odcinek, prawda, i powspominać. Natomiast każdy odcinek kończymy w ten sposób, że gość podpisuje się nam, już zebrało się kilka podpisów na piłce, więc ja... Ale ja taki jestem gość, taki skromny, ja nie ani zawodnik, ani nic. Na, jaki tam skromny gość, proszę tutaj się podpisać, może jeszcze z numerkiem, dziewiątką oczywiście. Dziewiątka zawsze była, innego nie było. Ale podpiszę się tylko imieniem, bo ja przecież dwa nazwiska już teraz mam, nie? Ale teraz no to jakby inicjałami obecnymi patrzeć, no to już by nie było jak to popularne wszędzie teraz RL9, tylko WL9, tak byśmy mieli w tej chwili. No nie, napiszę sobie, a ja po polsku napiszę numer, ale to nieładnie to wychodzi, bo to chropowate jest. No, te piłki też inne były, prawda? Wiem, były ciężkie, te pierwsze były takie ciężkie, skórzane, a później jak weszły te pomarańczowe, modne już takie, to ojojojoj, jaka to była, jak one skakały. No cóż, to na koniec zawsze głośne Dawaj Zastal jest tradycją, więc tak też jest. Musimy zawołać, no co, raz, dwa, trzy, Dawaj Zastal!